Cześć, witajcie. Właśnie mamy teraz taki dosyć ciekawy okres w przyrodzie, w pogodzie. Jeżeli ktoś ma jakieś zaległe prace, typu nawożenie obornikiem, czy nawożenie mączką bazaltową, ewentualnie wapnem nawozowym, właśnie jest to idealny moment. Mamy teraz dosyć sporą wilgotność, temperatury mamy dodatnie. Jeżeli ziemia nie jest zmarznięta, to właśnie proponuję, jeżeli ktoś ma właśnie te zaległe prace, czy rozsypać obornik i go wymieszać z glebą, no wtedy już nie mieszamy obornika z mączką, przepraszam, z wapnem, ale możemy z kolei już na przykład z mączką bazaltową. Możemy również połączyć mączkę bazaltową z wapnem, jeżeli ktoś ma kwaśną glebę. A jak to sprawdzić, to już mówiłem tutaj w okresie sezonu po roślinności, nie robiąc żadnych badań po roślinności, można stwierdzić na przykład po skrzypie polnym, czy mamy kwaśną glebę, czy nie. Też ja tutaj nie proponuję konkretnej firmy, jeżeli chodzi o mączkę bazaltową czy wapno. Głównie chodzi o to, żeby były to produkty z atestem. Także ja tutaj żadnej konkretnej firmy nie preferuję. Jeżeli macie możliwość gdzieś tam w swojej okolicy, w dobrych sklepach ogrodniczych nabyć któryś z właśnie z tych wymienionych przeze mnie produktów, to jak najbardziej polecam. No i właśnie tutaj słychać, zresztą tu jest pełno wilgoci, że zaczął padać deszcz i to jest właśnie też dobry czas na rozsypywanie właśnie tych produktów mączki bazaltowej, czy wapna, czy łącznie można mieszać. Jeżeli słuchajcie, jeszcze taka moja porada, jeżeli stosujecie wapno, a zwłaszcza to wapno kredowe, które jest bardzo reaktywne, właśnie dobrze byłoby tutaj po jakimś czasie przelać to, spryskać humusem, który właśnie w takiej temperaturze, jeżeli mamy powyżej 5 stopni, bardzo dobrze wejdzie nam w glebę i tą glebę wzbogaci przez mikroorganizmy, bo w glebie odkwaszonej o tym optymalnym pH właśnie te nasze mikroorganizmy dostarczane przez kwasy humusowe bardzo dobrze się rozwijają. Chociaż wiadomo, że te bakterie, które występują w kwasach humusowych, czy już w glebie, no też one pracują cały rok podczas mrozów, chociaż mniej są aktywne, ale właśnie taka pogoda, jak dzisiaj mamy dodatnią temperaturę, pada deszcz, co pewnie słychać będzie, właśnie sprzyja takim zabiegom. I to ja mówię z punktu widzenia swojego doświadczenia, bo już od kilku lat właśnie stosuję użyźniacze i humusy. Z tego co wiecie, jestem nadal jeszcze u Reni. No i tak tutaj jestem w jej szklarni. W końcu miałem na żywo możliwość obejrzenia, sprawdzenia, jak ona tutaj wygląda, jak ona sobie ją zagospodarowała. No i tak patrzę jej narzędzia, bo tą kolczatkę ja też kupiłem. Mam taki sprzęt i powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze to się sprawdza na właśnie takie grudki. Bardzo dobrze rozbija te bryły. Tu jest taki też, można powiedzieć, do pielenia chwastownik. Też idzie to najpierw spulchnia, a później podcina nam te małe oczywiście chwasty, bo z dużymi to sobie nie poradzi. No i tutaj widzę, że już coś nasza Renia posiała. Zagospodarowała te swoje grządki, rabaty. No widzę, że coś tutaj już tobie w chow schodzi. Gruszka. A tu jest, proszę bardzo, to jest dowód na tą twoją nową metodę Nodig. Tak to wygląda w twoim wykonaniu. No bardzo dobrze ci się to sprawdza. Nie no, słuchajcie, no wszystkiego nie da się uniknąć. Jeżeli może troszeczkę się tak odniosę do tej kontrowersyjnej sprawy teraz tych no, naszych metod uprawy. No wiadomo, że w ugniecionej i ubitej glebie no to życie wolniej się rozwija i tak dalej, są gorsze warunki, nie jest ona natleniona, napowietrzona, woda i tak dalej, ale też nie szalejmy z tym wszystkim i nie mówmy, że to jest ta Nodig, gdzieś tam w rabatach jest to jedna i jedyna najbardziej fajna metoda uprawy. Pewnych rzeczy nie da się uniknąć, po to wykonujemy pewne zabiegi, żeby tą ziemię spulchniać, żeby ją zruszać, więc o, można widzę, że to jako taki chwastownik też coś tutaj zaczęło tobie już wyrastać. Na pewno nie jest to
Narzędzie dla chrlawych. Ja już to testowałem na swojej glebie. Ja mam troszeczkę bardziej zwięzłą tą glebę na swoich glebach podczas sadzenia czosnku. I powiem Wam szczerze, że bezpośrednio na zaoraną glebę bardzo dobrze mi się sprawdził. Z tym, że ja używałem grabi. Tutaj masz, widzę, takie dosyć fajne urządzenie, tutaj narzędzie. I pewnie u Ciebie to się dobrze sprawdza. Mogłoby być szersze. Też mogę tutaj powiedzieć, że grabie mam szersze, więc najpierw do wyrównania używam grabi, a później właśnie spulchniam sobie tym. O. I jak się szybko robi, to zobacz, jak to pięknie wygląda. Dobra, ale my już tutaj, ja już tu nie będę się rozwodził na temat narzędzi, jakie posiada Renia i tak dalej. Ja tylko taką małą radę, krótką radę chciałem dla Was wystosować w związku z tą dzisiejszą pogodą. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim pogody ducha. No i tutaj nie ulegajcie jakimś tam sugestiom. Pamiętajcie o tym, że większość osób, które nagrywa filmy w internecie, wrzuca je do internetu, ma jakiś swój w tym ukryty cel. Więc to jest taka moja rada, żebyście wyciągali wnioski, swoje wnioski, żebyście myśleli, zastanawiali się. Jeżeli coś Wam pasuje, możecie z tej porady skorzystać. Jeżeli nie, to na siłę niczego nie róbcie. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.